Pamiętajcie, że tatuaż trzeba dbać nawet po jego wygojeniu, dlatego trzeba uważać na słońce, po prostu. Czy to latem, gdzie słońce jest przez 2-3 miesiące bardzo mocno aktywne, czy też na wypoczynku, na wakacjach gdzieś w ciepłych krajach. Nie można o tym zapomnieć, bo tatuaż wygojony, fajnie, pięknie, super, ale gdy słońce przyatakuje, tatuaż może stracić swoją soczystość, a nie po to wydajemy swoje pieniądze, swój czas i przede wszystkim ten ból, który towarzyszy temu wszystkiemu, żeby później to wszystko spieprzyć przez po prostu niedopatrzenia bądź niedoinformowania się, tak? Bo też tak może być. Dlatego ja powiem Wam, jak skutecznie, naprawdę skutecznie chronić swój tatuaż przed wybraknięciem. I pokażę Wam coś, co ja używam już od lat. Jest to Sunblock Stick firmy Easy Tattoo. Extreme Sunblock Stick UVA 50. Natychmiastowa ochrona, długotrwale nawilża, nie klei się i jest wodoodporny. I ma on gramaturę 10, tak? 10 gram w takim fajnym opakowaniu. I jest on idealny, bo nie trzeba brudzić sobie rąk, żeby tatuaż chronić, tak? I możemy zastosować go bezpośrednio na miejsce, tak? Mamy mały tatuaż, chcemy go chronić, przejeżdżamy i już daje nam to ochronę. O to przecież chodzi, aby tatuaż był chroniony, żeby był zawsze soczysty i aby nie stracił swojego blasku. I powiem Wam szczerze, testuję ten produkt już od kilku lat i zadziałał w 100% w najmocniejszym słońcu Florydy, gdy byłem w Miami. Byłem w niektórych miejscach czerwony, opalony, ale w tych miejscach, gdzie był użyty sunblock stick, nie było zaczerwienienia. Tatuaż jest bezpieczny. Dużym plusem jest jego wielkość. Jest on bardzo mały, ale za to bardzo wydajny. Dzięki temu mieści się do każdej kieszeni, można zabrać ze sobą wszędzie ten sunblock stick. Nie trzeba brudzić sobie rąk i można na przykład swój drobny wzór, który posiadamy wokół tego wzoru, objechać tym właśnie sunblock stick i tatuaż jest chroniony. Także ja bardzo mocno Wam polecam ten produkt. Nie jest on drogi, jest on dostępny od ręki. Jeżeli chcecie zakupić taki produkt, tak, możecie to zrobić w sklepie Projekt Ink. Link macie na dole w opisie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. W komentarzu podzielcie się swoją opinią, którą macie być może już z tym sunblock stick. Czy go używaliście? Czy macie zamiar go używać? Jakich produktów Wy używacie? Dajcie łapkę w górę, jeżeli podoba Wam się ten film. Obserwujcie mnie na Instagramie, Snapchacie. Dziękuję Wam bardzo.